Wydział Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, mieszczący się przy ulicy Chruślickiej, w ofercie edukacyjnej proponuje bardzo ciekawe kierunki studiów. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych i sztuki. Rozwijają umiejętności praktyczne, takie jak budowanie relacji z drugim człowiekiem, pomaganie innym, kreatywnego i krytycznego myślenia, empatii i tolerancji, a także rozwijają kompetencje społeczne niezbędne w poszczególnych zawodach. W trakcie studiów zaplanowane są praktyki zawodowe w wymiarze 3 lub 6 miesięcy. Wydział prowadzi studia o profilu praktycznym na 5 kierunkach. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 5-letnie, jednolite studia magisterskie, stacjonarne, przygotowujące specjalistów w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas 1-3 szkoły podstawowej, w tym prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z języka angielskiego. Pedagogika specjalna, 5-letnie, jednolite studia magisterskie, stacjonarne. Kształcenie na tym kierunku zaplanowano w grupach zajęć specjalizacyjnych w zakresie logopedii, pedagogiki, resocjalizacji lub terapii pedagogicznej. To kierunek studiów dający podwójne kwalifikacje nauczyciela pedagoga specjalnego oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy, pedagoga resocjalizacyjnego lub terapeuty pedagogicznego. Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów. 2-letnie studia 2. stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, gwarantują zdobycie kwalifikacji z zakresu UX Design, projektowania funkcjonalnych i atrakcyjnych wizualnie interfejsów aplikacji, stron internetowych, a także identyfikacji i komunikacji wizualnej, reklamy oraz zaawansowanego projektowania graficznego na bazie narzędzi cyfrowych. Graphic Design i technologie wizualne, 3-letnie studia 1. stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, przygotowujące specjalistów o szerokich umiejętnościach artystyczno-projektowych, pomocnych w tworzeniu skutecznej identyfikacji wizualnej w przestrzeni publicznej, w poligrafii, wzornictwie, stosowania narzędzi i metod do projektowania wszelkiego rodzaju informacji wizualnej, umiejętności cyfrowego projektowania form przestrzennych do wykorzystania w rozrywce oraz przemyśle, w obszarze montażu oraz rejestrowania obrazu ruchomego, public relations i reklama. 3-letnie studia 1. stopnia, stacjonarne i niestacjonarne, gwarantujące uzyskanie kwalifikacji specjalisty do spraw public relations oraz reklamy i marketingu, który jest przygotowany do pracy w obszarze kreowania wizerunku, prowadzenia właściwej komunikacji społecznej, a także budowania i nadawania przekazów reklamowych. Wydział Nauk Społecznych i Sztuki zaprasza także na studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz szkolenia o tematyce Profilaktyka Logopedyczna. Działalność Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki jest różnorodna. Poza pracą dydaktyczną, nauczyciele akademiccy i studenci organizują liczne przedsięwzięcia służące promocji osiągnięć naukowo-dydaktycznych oraz pogłębianiu współpracy z różnymi podmiotami. Do tego typu inicjatyw należą m.in. krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, konferencje i seminaria kół naukowych, imprezy popularno-naukowe, konkursy i wystawy artystyczne, stałe i cykliczne wydarzenia w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciele akademiccy i studenci aktywnie działają także na gruncie wydawniczym. Dotychczas Wydawnictwo Naukowe Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu wydało już ponad 60 prac naukowych, zarówno monografii, studenckich prac pokonferencyjnych, jak i publikacji w zakresie szeroko rozumianej działalności artystycznej. Oprócz tego regularnie wydawane jest czasopismo naukowe pod tytułem Erudito et Ars, skoncentrowane na zagadnieniach związanych z naukami społecznymi, humanistycznymi oraz naukami o sztuce. Na wydziale bardzo prężnie działa 5 studenckich kół naukowych, w których można rozwijać zainteresowania, pasje i talenty. Wydział dysponuje własną bazą lokalową przeznaczoną na działalność dydaktyczną, na którą składają się sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny oraz pracownie niezbędne do prowadzenia zajęć o charakterze praktycznym, w tym pracownie artystyczne, grafiki, rzeźby, malarstwa i fotografii, pracownie metodyczne, plastyki, muzyki, techniki, socjoterapii, terapii pedagogicznej, logopedii, edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej, testów psychologicznych, pracownie komputerowe. Oprócz tego studenci mogą korzystać na miejscu z biblioteki, czytelni i sali nauki własnej, jak również z bezprzewodowego internetu. Budynek jest dostosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studiując na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, zdobędziesz wiedzę, nowe umiejętności i kompetencje, a tym samym kwalifikacje zawodowe, dzięki którym odnajdziesz się na konkurencyjnym rynku pracy, a także zaspokoisz swoje aspiracje i osobiste potrzeby edukacyjne. Dbałość o wysoką jakość kształcenia to nasza dewiza. Serdecznie zapraszam.